No dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Tu już tak wygląda, tak na pierwszy rzut oka możecie sobie popatrzeć, jak wygląda E50, to o czym mówiłem, kółka bardzo ładne, już teraz naprawdę w wysokiej jakości. Wydaje mi się, ale to jest tylko moje odczucie, że ten kamuflaż również jest jakby troszkę drobniejszy, te pikselki są chyba jakby troszkę mniejsze. Gdzie ty jesteś, bo ja na V jeżdżę. O, tu jesteś, dobra. I teraz przyjrzymy się, tylko stań sobie gdzieś to tak w słoneczku może. Bo teraz stoisz tutaj, o może, o gdzieś tam właśnie. Dobra, przyjrzymy się teraz tobie, tylko kółek nie będzie widać. No właśnie, chcą wyjechać z wody. Okej. A, właśnie, zmieniłeś przy okazji kamuflaż. Wiesz co, chodź tutaj do słońca, bo teraz stoisz w cieniu, o. Tak będzie ci ładnie widać. O, dobra. Gdzieś tak tutaj. I przyjrzymy się, jak wyglądasz, możesz trochę się pokręcić. Albo mam. Pojawiły się elementy gąsienic. No tak jak mówię, lufa jest z TVP. Pokręć kadłubem. I stop. Dobra, dalej. Ja w ogóle stoję po tej zacienionej stronie, też bez sensu troszkę. O, tutaj sobie stanę. O, od razu lepiej wygląda. Dobra, teraz możesz się kręcić. Kurczę, czuję się jak modelka jakaś. O, przebiłem się, przepraszam. Tylko zauważył Raging, że podobno jest, może być różnica w wyglądzie przedniej płyty. Także model ten skórki może trochę nie odpowiadać modelowi kolizyjnemu. Twoim zdaniem co się zmieniło? Kąt między górną a dolną płytą jest chyba troszkę inny między E50 a, jak mówię, że kadłub jest S100, tak? Mhm, górka, chyba. Tak więc... Albo chyba, z Tygrysa tam chyba. Chyba jest troszkę inny kąt, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeszcze pokaż gąski od lewej strony, dobra, stop. No, teraz na pole to wygląda bardzo ładnie. Nawet na dużym przybliżeniu te kółka wyglądają świetnie. Także, no, to teraz już mniej więcej widać, jak tutaj się prezentuje E50 zwykłe od Milkimena. Taki tylko krótki filmik informacyjny, bardziej wynikający z faktu, że po prostu dużo tym czołgiem gramy i na pewno ten czołg ma wielu, wielu fanów. Też pewnie przyznasz, że jest zacny. Już to akurat omawialiśmy ten temat w trzeciej biegłości. Ale no, tak, dużo jeden osób. Jeden z najlepszych dziewiątych. Czeka, wiesz co, spróbujcie przebić dokładnie, stój na chwilkę. Spróbujcie przebić dokładnie w spaw przedniej płyty z górną. Zobaczymy, czy mi wejdzie. O! Wow! O kurczę, w ogóle. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. Może to właśnie jest to, o czym mówisz, bo strzelam dokładnie włączenie płyt, a trafiłem ci nad logo klanu. No. To różnica jest spora. Tak jakby ta dolna płyta się zrobiła sporo mniejsza. Albo, no nie wiem, czy co... Czekaj, sprawdzimy tutaj. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. No, dokładnie. A strzelę ciut niżej. Nie, teraz zupełnie dolna płyta. W dolną płytę trafiłem? Tak, zupełnie dolna płyta. To wiesz, ja widzę, że trafiłem cię, no, sporo po górnej płycie. Tak, to jest właśnie chyba ta różnica. Ale naprawdę różnica jest ogromna, powiem ci szczerze. Teraz celuję dokładnie w... poczekaj, jakby na pełnym skupionym celowniku obejmuje ci takie łączenie przedniej płyty z górną, tak jakby pasek szary. To strzelę teraz dokładnie nad nim. Zobaczymy. O kurczę, teraz tak, nie wiem, z 30 cm górna płyta. No, a u mnie to pokazuje się tak, jakbym cię uderzył na wysokości tego wizjera na środku przedniej płyty. Tak w linii jakby, no prostej. No, to jest na takiej wysokości. Bo ta płyta uległa sporemu zmniejszeniu w tym modelu. Teraz strzelam, powiedzmy, na grubość celownika w dolną płytę. To musiał poczuć. Co trafiłem? Nie wiem, zlał mi się pocisk z poprzednim, okay, ale, no tak. Tak, ale to jest dolna płyta zupełnie, tak. Dobra, to jeszcze raz, uwaga. A! Sorry, nie zauważyłem, ile masz HP. Dobra, eksperymentów stało się zadość. No to widzicie, skórka wygląda fajnie, ale różnice w możliwości
jakby przebijania czoła, a czy w możliwości nie, ale z tego jak widzimy, jednak tę dolną płytę są spore, no bo celujemy na przykład w płytę, nie wiem, na przykład mamy duży, dobre działo, tak, i walimy w górną płytę, okazuje się, że na przykład, że tak naprawdę nam pocisk schodzi na dolną. No to co oczywiście jest plusem, bo ta mniejsza płyta wymusza lepsze celowanie, ale no różnica, tak jak widać, jest znacząca. Dobra, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak się podobało, a oczywiście link w opisie, link do downloadu znajdziecie w opisie, a tymczasem to tyle. Do następnego. Cześć.